Patrzył wilkiem i wypatrzył wilk z Drawieńskiego Parku Narodowego wpadł w pułapkę, fotopułapkę. Jeden z mieszkańców Drawieńskiego Parku Narodowego wyreżyserował film akcji ze swoim udziałem. O wilku mowa. Wilk zainteresował się bowiem fotopułapką, którą ściągnął z drzewa i zabrał w las. To prawdopodobnie młody osobnik. Najpierw przechadzał się przed okiem kamery, jak gdyby nigdy nic. Fotopułapka zaczęła jednak nurtować wilka i po jakimś czasie wylądowała w jego paszczy. Drapieżnik nagrał swoją przechadzkę. Urządzenia nawet nie próbował zjeść, ale to pewnie przez metaliczny posmak. Wilk porzucił kamerę 50 metrów dalej. Na koniec jeszcze na nią spojrzał. Oczywiście wilkiem.